Cztery piki skóry ciebie kij. Ciach. Piach. Proszę. To jest, chciałem powiedzieć, ryb. Ryb? W co ja byłem? Ryb? Ryb? Starszy pan znowu nie w formie. Eugeniuszu, jeżeli zasiadasz z nami do gry, no to powinieneś wiedzieć, jak się zachować. Ryb w co pytam? Po prostu ryb. O Boże, znowu się zaczerwienił. To może ryb wbij. Nonsens! Panienku, niech mu pan podpowie. Do ryb? Chętnie, ale do ryb trudno zrymować. Ja bym zaproponował jego brzdęk, a on mi pękł. Doskonale, ale za pozwoleniem, co to znaczy, kto pękł? To tak się mówi. Nie grymaś, pan Edyk wie, co robi. Jak brzdęk, a on mi pękł. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Pan starszy bardzo jest wstydliwy. Dziękuję, panie kochany. Ja nie wiem, co byśmy zrobili bez pana. Drobiazg. To ja już sobie pójdę. Co? Co takiego? No co też panu przyszło do głowy teraz, kiedy jesteśmy w środku partii? Dzień dobry. A, to ty? To ja. Co tu się dzieje? No jak to co? Gramy sobie w karty. To widzę, ale z kim? Jak to z kim? Wuja Eugeniusza nie poznajesz. Nie pytam o wuja Eugeniusza. Z wujem policzymy się później. Kim jest ten osobnik? No, to na mnie czas. Całuję rączki pani dobrodziejki. Edek, nie odchodź! Wam! To jej wina, ja nie chciałem! Ja a mówiłem szanownej pani, żebyśmy już dzisiaj nie grali. A prosiłem, tyle razy prosiłem, żeby mi tego więcej nie było! Nie! A właśnie, że tak! Czego ty chcesz ode mnie? Babcia dobrze wie, co mam na myśli. Arturku, miałbyś choć trochę litości dla własnej babci. A wujcio też się odzywa? Ja się nie odzywam, tylko mówię, że nawet jeżeli Eugenia trochę się zapomniała... To ja jej przypomnę i wujciowi też przypomnę. Litości? Kto mówi o litości? A czy wy macie dla mnie litość? Ale przy okazji, dlaczego wujcio nie przy pracy? Dlaczego wujcio nie pisze pamiętników? Pisałem dziś rano. A potem oni przyszli do mnie do pokoju. Eugeniuszu, zdrajco! Nie mi wujcio też zostanie ukarany. Siedzieć, dopóki nie zwolnię. Dobrze mu tak. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafalk. Znowu ja nie chcę. Fajne. To cię oduczy tej potwornej lekkomyślności. Zapałki? Czy ktoś ma zapałki? Arturze, ja cię proszę, że nie bez świec! Cicho, bo ukażę! Ja mam. Pierwszorzędne obrazki. Co on tam ogląda? Leżeć! No, podręcznik anatomii szczegółowej. Uniwersyteckie wydanie. Też sobie znalazł? Pan Artur studiuje medycynę. No, uczęszcza na trzy fakultety razem z filozofią. A z filozofii też ma coś w tym rodzaju? Pokaż! Leżeć! Skąd? Filozofia jest bez ilustracji. Szkoda. Chętnie bym sobie pooglądał. Pokaż! Leżeć! I pomyśleć, że jesteś z nas wszystkich najmłodszy. Dlaczego idziesz do klasztora? Babciu, dlaczego ty mnie nie chcesz zrozumieć? O, tak! Ja też się o to pytam. Dlaczego ty nie chcesz go zrozumieć, Eugenio? Ja nie mogę żyć w takim świecie! W jakim świecie? A co wy tu robicie? Dzień dobry, mamo. Co to, babcia, znowu na katafalku? Dobrze, żeś przyszła. Sama widzisz, co on wyprawia. Ja wyprawiam? Musiałem babcię ukarać. On mnie wychowuje.
Babcia przekracza granice. Jakie granice? Już ona wie, o co chodzi. No ale po co zaraz na katapel, Gartur? Niech pomyśli chociaż o wieczności. Niech poleży. Niech się opamięta. A, Edek. Cześć. Teraz się zacznie. Jak to? To wy się znacie? No, Edzia wszyscy znają, co w tym dziwnego. Ja oszaleję. Wracam do domu, zastaję jakichś podejrzanych osobników. Chaos, rozprzężenie, dwuznaczne stosunki i okazuje się, że mama też? Nie, nie, skąd to się bierze? Do czego to wszystko prowadzi? A może byś to zjadła? Ja nie chcę jeść! Ja chcę zapanować nad sytuacją! A ja sypiam z Edkiem od czasu do czasu. Prawda, Edek? Co? Ach, tak, oczywiście. No proszę, wszystko w kolorach. Co? Co mama powiedziała? Że ja przyniosę ci coś do jedzenia. O, co prawda? Ona powiedziała to trochę za mocno. Ależ twardo! Arturze, czy mogę już to zdjąć? Arturze, pytam, czy mogę zdjąć już to z głowy? A niech Wójcio sobie zdejmie. Teraz to i tak wszystko jedno. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. A coś ty tak posłudnie, Arturku? No, ja rozumiem, że ta historia z mamą zrobiła na tobie wrażenie. Ja rozumiem. Ja jestem nie dzisiejszy. Zresztą, Edek nie jest taki zły. Ma dobre serce, choć nie wygląda bardzo inteligentnie. Między nami mówiąc, to debil. A, nie przejmuj się, kochany. Trzeba życie brać, jakie ono jest. Albo i nie. A, zresztą, mój Boże, twoja mama to już nie to samo, co dawniej. Ach, trzeba było ją widzieć, kiedy była jeszcze młoda. Przed twoim urodzeniem oczywiście, jeszcze zanim pojawił się z tobą. Co chcesz zrobić z Edkiem? Słuchaj, ja nie chcę ci nikogo sugerować, ale ja na twoim miejscu zrobiłbym z nim porządek. No, możemy go tak zrzucić ze schodów, co? Ach, nie w tym sedno. No... Na katafel! No, no, no to może chociaż po pysku. Zagadnienie nie na tym polega. Ale po pysku nie zaszkodzi. Chcesz, to mu powiem, żeby się przygotował. To. Pan Edek to bardzo prosty i porządny człowiek. W życiu nie widziałam takiego czasnego. Śniadanie gotowe. Dziękuję, mamo. Pożycz mi to pan do wtorku. Nie mogę, w poniedziałek mam egzamin. Szkoda. Tam są ładne kawałki. Niechże mama już zejdzie. Wygląda mama jak z Edgara Poe. Z czego? Jak na katafalku. I w ogóle staroświecko. A on? On teraz je, nie będzie się wtrącał. Artur, mogę zejść? A, wszystko jedno. Goście! Nie ma cukru. Zjadł Eugeniusz. O, przepraszam! Ja zjadłem tylko dżerę! Cukier zjadł Edek! Niech mama zgasi świecę. Trzeba mu się dać. A w ogóle to kto wygrywa? Edek! Pan Edek ma nadprzyrodzone szczęście. Edek! Oszukujesz? Ja? Skąd? To dziwne. Obiecałeś mi, że dzisiaj przegrasz. Potrzebuję pieniędzy na dom. Taki pech. Poczułem, że ktoś tu pije kawę. O, czołem, Edek. Cześć, cześć.
Miałeś spać do południa. Po południu łóżko będzie zajęte. Nie mogę, mam dzisiaj nowy pomysł. Kto tu pije kawę? A, ty, Artur. Niechże się ojciec chociaż pozapina. Dlaczego? Jak to dlaczego? Co to ma znaczyć dlaczego? No właśnie, dlaczego? Takie proste pytanie, a nie potrafisz na nie odpowiedzieć. Bo nie wypada. Widzisz, twoja odpowiedź nic nie znaczy. Nie wytrzymuje analizy intelektualnej. Jest typową odpowiedzią konwencjonalną. Czy to nie wystarcza? Ha, nie dla mnie. Jestem człowiekiem myślącym głębiej. Jeżeli już mamy dyskutować, to musimy sięgnąć do imponderabiliów. Na litość boską, czy ojciec nie może się teraz zapiąć, a potem porozmawiamy? Byłoby to odwróceniem procesu myślowego. Skutek poprzedziłby przyczynę. Człowiek nie może żyć na zasadzie bezwarunkowych odruchów. Więc ojciec się nie zapnie od razu. Nie, zresztą nic z tego, mój synu. Brakuje guziku. No tak, powinienem się domyślać. Mylisz się. Materia wypływa z ducha. Przynajmniej w tym wypadku. Właśnie o tym chciałem z ojcem porozmawiać. A później, później. O, czy ktoś nareszcie usunie to pudło? Ale po co? Formalnie nie mam nic przeciwko niemu. Nawet powiedziałbym, wzbogaca rzeczywistość, pobudza wyobraźnię, ale ta wnęka przydałaby mi się do eksperymentu. Ej, daj spokój, masz dosyć miejsca gdzie indziej. Ja bym też wolała, żebyście to stąd wynieśli. Przynajmniej Artur nie będzie się mógł znęcać nade mną. No. Właśnie! W tym domu panuje bezwład, entropia i anarchia. Kiedy umarł dziadek? 10 lat temu! I od tego czasu nikt nie pomyślał, żeby usunąć katafal. Dobrze, żeście chociaż dziadka usunęli. Ale dziadka, nie dało się dłużej trzymać. Nie chodzi o szczegóły, ale o zasadę. Naprawdę? Co tu mówić o dziadku? Urodziłem się 25 lat temu, a do tej pory mój wózek dziecinny jest tutaj. Dlaczego nie na strychu? A to? Co to jest? Suknia ślubna ciotki. Dlaczego nie w szafie? Ryczesy wuja Eugeniusza. Dlaczego one wciąż tutaj, jeżeli ostatni koń, na którym jeździł wuj Eugeniusz, zdechł bezpotomnie 40 lat temu? Żadnego porządku. Żadnej zgodności z niebieżącym. Tu nie można chodzić, oddychać, żyć. Edziu, jak ty pięknie pijesz. Mój synu, no tradycja mnie nie obchodzi, twój bunt jest śmieszny. Sam widzisz, że nie przywiązujemy żadnej wagi do tych pomników przeszłości, do tych nawarstwień naszej rodzinnej kultury. Ot tak sobie wszystko leży. Żyjemy swobodnie. Nie, nie. Ojciec mnie zupełnie nie rozumie. Nie o to chodzi, nie o to! Wytłumacz się więc jaśniej, mój drogi. Nie ma już kawy? Nie ma. A kiedy będzie? No nie wiem. Pojutrze. Dlaczego dopiero pojutrze? Aj, sama nie wiem. A dobra. Niech będzie. Słuchajcie, mnie nie chodzi akurat o te tradycje. Tu już nie ma żadnej tradycji, ani żadnego systemu. Są tylko fragmenty, proch, bezwładne przedmioty. Wyście wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle. Aż sami zapomnieliście, od czego się właściwie zaczęło. Ale toż to racja! Pamiętasz, Stomilu, jak rozbijaliśmy tradycję? Usiadłeś mnie wtedy w oczach mamy i papy podczas premiery Tannhäusera w pierwszym rzędzie krzesł na znak protestu. A, straszny był skandal! Gdzie te czasy, kiedy to jeszcze robiło wrażenie? Starałeś się wtedy o moją rękę. Mnie się zdaje, że to było raczej w Muzeum Narodowym podczas pierwszej wystawy nowoczesnych. No, mieliśmy entuzjastyczne recenzje. Nie, to było w operze. W muzeum to albo nie byłeś ty, albo nie byłam ja. Wszystko ci się pomieszało. Możliwe. Czas buntu i skoków nowoczesnych. Wyzwolenie z więzów starej sztuki i starego życia. Człowiek sięga po samego siebie, zrzuca starych bogów i siebie. Stawia na piedestale. Pękają skorupy, puszczają okowy. Rewolucja i ekspansja to nasze hasło. Rozbijanie starych form. Precz z konwencją, niech żyje dynamika. Życie w tworzeniu wciąż poza granicy. Ruch i dążenie poza formę, poza formę! Kamil, jak ty odmłodniałeś, nie poznajcie. A tak. Byliśmy młodzi. Co ty mówisz?
Przecież nie zestarzaliśmy się ani trochę. Nigdy nie zdradziliśmy tamtejszych ideałów. Dzisiaj także wciąż naprzód, naprzód! O tak, tak. Jesteśmy młodzi. Ciągle młodzi. Ojciec ma rację. Jaką rację? Tamtego wszystkiego już nie ma. I czego? Tych więzów, okowów, skorup i tak dalej. Nie ma, niestety. Niestety? Sam nie wiesz, co mówisz. Gdybyś żył w tamtych czasach, wiedziałbyś, ile zrobiliśmy dla ciebie. Ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak wtedy wyglądało życie. Czy ty wiesz, ile trzeba było odwagi, żeby zatańczyć tango? Czy ty wiesz, że tylko nieliczne kobiety były upadłe? Że zachwycano się malarstwem naturalistycznym, teatrem mieszczańskim, tfu! Mieszczański teatr ohyda. A przy jedzeniu nie wolno było trzymać łokci na stole. Pamiętam manifestację młodzieży. Dopiero w 1900... którymś coś mieliście, zaczęli nie ustępować miejsca osobom starszym. My twardo wywalczyliśmy sobie te prawa i jeżeli dziś możesz sobie robić z babcią co chcesz, tylko dzięki nam. Ty nie zdajesz sobie sprawy, jak wtedy wyglądało życie. I pomyśleć, że po tośmy walczyli, żeby ci stworzyć tę swobodną przyszłość, którą ty teraz pogardzasz. I coś nie stworzyli. Ten burdel, gdzie nic nie funkcjonuje, bo wszystko dozwolone, gdzie nie ma ani zasad, ani wykroczeń. Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. O, brawo, brawo! No jasne. Zatruliście tą swoją wolnością pokolenia w przód i wstecz. Spójrzcie na babcię. Wszystko jej się w głowie pomieszało. Czy wam to nic nie mówi? No, przeczuwałam, że znowu mi się będzie czepiał. Mama jest zupełnie w porządku. O co ci chodzi? Was oczywiście nie dziwi to starcze rozwydrzenie. Ale kiedyś była czcigodną, szanującą się babcią. A teraz co? Poker z Edkiem. O, przepraszam. Czasami gramy też w brydżyka. Ja nie do ciebie mówię, ty plepsie! Doprawdy, no dziwię się tobie. Masz jakieś zmurszałe poglądy. Kiedy byliśmy w twoim wieku, każdy konformizm uważaliśmy za hańbę. Bunt! Tylko bunt miał dla nas wartość. Jaką? Dynamiczną, czyli zawsze pozytywną, choćby negatywnie. Bunt to opoka, na której postęp buduje kościół swój. Im większy obszar buntu, tym rozleglejsza jest ta budowla. I możesz mi wierzyć, myśmy przygotowali spory kawałek gruntu. Wobec tego, skoro ojciec jest także za konstrukcją, czy nie lepiej razem? Z podobnego. Wyjaśnijmy to sobie lepiej od razu. Ja tylko obiektywnie przedstawiłem naszą rolę w historii, niezależnie od naszych zamiarów. My zawsze tylko twardo dążyliśmy do tego, ale poprzez negację wszystkiego, co było, torujemy drogę przyszłości. Wobec tego zostajemy wrogami. Po co od razu tak tragicznie? Wystarczy, żebyś przestał martwić się o zasady. No ja też się dziwię, dlaczego akurat ty, najmłodszy, chcesz koniecznie mieć jakieś zasady. Zawsze bywało odwrotnie. No czego ty właściwie chcesz? Tradycji? Porządku świata! Tylko tyle? I prawo do buntu. No masz! Przecież ja cię cały czas namawiam, buntuj się! Czy ojciec nie rozumie, że odebraliście mi ostatnią szansę? Tak długo byliście antykonformistami, aż w końcu upadły ostatnie normy, przeciw którym można się było jeszcze buntować. Dla mnie nie zostawiliście już nic. Nic! Brak norm stał się waszą normą. A ja mogę buntować się tylko przeciw wam, czyli przeciwko waszemu rozpasaniu. Proszę cię bardzo, czy ja ci zabraniam? Dalej, Arturku, pokaż mi. O, to jest dobry pomysł. Może to ci nareszcie uspokoi. Ostatnio stałeś się strasznie nerwowy. Niemożliwe! Ależ dlaczego? My wszyscy cię namawiamy! Buntować się? Przeciwko wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat. Waszego świata już się nawet nie da rozsadzić. Sam się rozlazł. A może byś jednak spróbował? Właśnie. Nie ma co próbować. Beznadziejna sprawa. Jesteście potwornie tolerancyjni. To rzeczywiście przykre, ale
Nie chciałbym, żebyś czuł się taki opuszczony. Oj, nie myśl, że serce matki jest z kamienia. Arturku, wszyscy bardzo cię lubimy i chcielibyśmy zrobić coś dla ciebie. Was. Nic nie da się zrobić. Namawiacie mnie do antykonformizmu, który od razu zamienia się w konformizm. Z drugiej strony nie mogę być cały czas konformistą. Koledzy śmieją się ze mnie. Mam już swoje lata. A sztuka? Arturze, a sztuka? A sztuka? To sama chciałam powiedzieć. Sztuka! No sztuka, w ogóle sztuka. Ja całe życie swoje poświęciłem sztuce. Sztuka to wieczny bunt, może byś spróbował. Co mi ojciec głowę zawraca? Ja chcę być lekarzem. Kim? Lekarzem? Taki wstyd w rodzinie? A ja marzyłam, że będę artystą. Kiedy go się nosiłam, bo jeszcze w łonie biegałam po lesie nago, śpiewając Bacha. I wszystko to na nic? Widocznie mama fałszowała. Ja ci, Norcia, radzę nie tracić nadziei. Artur, nie doceniasz sztuki. Ja właśnie opracowałem nowy eksperyment. Eugenia, Edek, Stomil opracował coś nowego. Tak, tak. Znowu? Tak, rzecz zupełnie oryginalna. No, Stomil nam zaraz zademonstruje, prawda, Stomilu? Tak, jestem gotów. O Jezu! Nie marudź, tylko przesuń krzesła, wózek przesuńcie. Szybciutko, szybciutko. Alu, zapraszam cię na przedstawienie. Dlaczego mi nic nie powiedzieliście? Gdybym wiedział, nie pozwoliłbym na te hałasy. Czy dobrze spałaś? Tak sobie. Czy długo zostaniesz u nas? Nie wiem. Powiedziałam mamie, że może już nie wrócę. I co ona na to? Nic. Nie było jej wtedy w domu. Więc jak mogłaś jej powiedzieć? No to może nie powiedziałam. Nie pamiętam. Zapomniałaś? Bo to było dawno. Chcesz śniadanie? Aha, prawda. Kawy już nie ma. Pozwolisz, że usiądę obok? Aż proszę cię bardzo. Ładnie wyglądasz. Z czego się śmiejesz? Ja? Zdawało ci się. Przecież się śmiałaś. Nie kłóć się ze mną. Myślałem często o tobie. Dalej. O tym, że się spotykamy. Dalej. Siadamy razem. Dalej. Rozmawiamy. Dalej. O różnych sprawach. Dalej. O rozmaitych sprawach. Dalej, dalej! Bić! O co ci chodzi? Wszyscy mnie o to pytają. Proszę państwa, proszę państwa. Proszę zajmować miejsca, proszę zajmować miejsca. A co to będzie? Eksperyment teatralny. To mania mojego ojca. Mili państwo. Oto bohaterowie dramatu. Adam i Ewa w raju. Ale to już było. Kiedy? No na początku świata. Ej, było w starej wersji. Ja opracowałem nową. A wąż? Oj, cicho. Mariano, węża mamy w domyśle. No, wszyscy znamy tę historię. Uwaga, zaczynamy. Tak jest.
Więc jestem Adamem. I jestem w raju. Ten status otwiera wszelkie możliwości. Lecz już się zaczęło. Oto z mojej kości powstała Ewa. A co z niej powstanie? O losie! Adam był pierwszy? Lecz nie był nim wcale, póki mnie nie było. Czy nie rozumie, choć taki rozumny, że tylko nie być można doskonale? Gdy świeci słońce, gdzie idą ciemności? O losie! Stomilu? Stomilu, co się stało? Ty żyjesz? A, strasz! Strasz! Co? Udało się! Tak nas przestraszyłeś, Stomilu! Eksperyment powinien wstrząsnąć, to moja pierwsza zasada. Jeżeli tylko o to ci chodziło, to rzeczywiście udało się. Serce mi bije! Jak to zrobiłeś, Stomilu? Spaliłem stopki i strzeliłem z rewolweru! Nadzwyczajnie! A co w tym nadzwyczajnego? Nie rozumiesz? Nie bardzo. A ty, Eugenio? He? O, pytam, czy mama zrozumiała eksperyment? Co? Mama odmówiła od eksperymentu? I wcale się nie dziwię! Chcę wytłumaczyć się, wytłumaczyć. Halo? Aż to ty. Poprzez działanie bezpośrednie odnosimy skutek jedności akcji i percepcji. Jasne? No i co? Jak to co? No co to ma wspólnego z Adamem i Ewą? Eugeniuszu, skup się. Chodzi o fenomen teatralny, dynamika faktu sensualnego. To na ciebie nie działa? Nie bardzo. Maria, nie. Nie, ja już dłużej nie wytrzymam. Oj, nie zniechęcaj się, Stomilu. Jeśli ty nie będziesz eksperymentował, to kto będzie? Plańka, panowie! Wolę kino. No to co teraz będzie? Wyjść! Wszyscy zamknij! A to co znowu? Precz! I żeby was tu więcej nie widział! To tak się traktuje własnego ojca? Ojciec był przedtem. Ojca już nie ma. Ja dopiero ojca stworzę. Ty? Mnie? Ciebie! I was wszystkich! Stworzę was na nowo! A teraz precz! Wyjdźcie stąd! Wszyscy! On za wiele sobie pozwala. No i nie przejmuj się, Stomilu. Jesteśmy przecież uświadomieni. To mam wyjść? No tak, cóż ci odchodzi poza twoim eksperymentem? Tak, tak, sztuka nowoczesna. Dajcie mi Boga, a zrobię z niego eksperyment. Ha, ha. Idziemy, babuś. Bierz karty! Panie Artku, jakby pan czego potrzebował... Wam! Ale dobrze, dobrze. Masz rację, Arturku. To chłota. Wujek też wyjdzie. Ja wyjdę, wyjdę. Ale jedno ci powiem. Możesz na mnie liczyć. A teraz? A teraz ci wszystko wytłumaczę. Kto tu? To ja. Kto taki? Twój wuj, Eugeniusz. Hasło? Odrodzenie. W porządku. Niech wuj wejdzie.
Czy wszystko gotowe? Zniosłem ze strychu, co tylko się dało. Moli tam, co niewiara. Jak myślisz, czy uda się? Musi się udać. Boję się. Boję się. Pomyśl, oni są już tak zdemoralizowani. Całe życie w tym bajzlu. Pardon, chciałem powiedzieć. W tym rozkładzie. Widzisz? Nawet ja się już przyzwyczaiłam. Nie szkodzi. Przepraszam. Nie szkodzi. Co robi ojciec? Jest w swoim pokoju, pracuje nad nową inscenizacją. A matka? Nic nie widać. Albo zasłoniła okno, albo zasłoniła drzwi. Ciemno. A babcia Eugenia? Pewnie maluje się przed lustrem. W porządku. Może wujcie odejść. Za chwilę mam tutaj ważne spotkanie. Czy są jakieś nowe rozkazy? Czuwać, milczeć, na wszystko mieć oczy otwarte i być w pogotowiu. Tak jest! Niech cię Bóg ma w swojej opiece, Arturku. Może jeszcze powrócą dobre czasy. Czego chciałeś? Ciszej. Dlaczego? Chcę z tobą porozmawiać na osobności. Ojej, myślisz, że oni się nami przejmują? Nawet gdybyśmy robili... nie wiem co... Co ci się stało? Stop! Mnie dzisiaj uszczypnął dwa razy. Łajdak! To twój ojciec! Cieszę się, że mi zwróciłaś uwagę. To, że jesteście krewnymi, to wasza sprawa. Stomil jest całkiem sympatyczny. Artysta! Co w tym złego? Artyści to zaraza! Oni pierwsi nadgryźli epokę. Ojej, no to co? No więc, czego chciałeś? Zimno mi. Jestem prawie naga. Czy zauważyłeś? Czy pomyślałaś już o tym, o czym ci mówiłem dzisiaj rano? Zgadzasz się? Żeby wyjść za ciebie za mną? Przecież już mówiłam, że nie widzę potrzeby. A więc nie zgadzasz się? Naprawdę nie rozumiem, o co tyle hałasu. Proszę cię bardzo, jeżeli aż tak ci na tym zależy, możemy pobrać choćby jutro. I tak jesteśmy kuzynami. Ale ja wcale nie chcę, żeby ci było wszystko jedno. Wyjść czy nie wyjść za mnie? Chcę, żebyś zrozumiała, jaka to poważna sprawa. Dlaczego znowu taka poważna? Dla mnie może być, albo nie być. Dobrze, więc jeżeli ta sprawa sama w sobie nie jest poważna, to można ją zrobić poważną. Po co? Nic nie jest poważne samo w sobie. Nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijako. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze. Ale po co, po co? No, jeżeli chcesz już koniecznie wiedzieć, to powiedzmy dla własnej przyjemności i korzyści. Jakiej przyjemności? Przyjemność mamy z korzyści. A korzyść osiągamy z czegoś, co jest więcej warte od innych rzeczy. Czyli cenniejsze, trudniejsze, wyjątkowe. Musimy więc stworzyć system wartości. Filozofia mnie nudzi. Wolę już chyba 100 mila. Wydaje ci się tylko. Proszę cię, schowaj tę nogę. Nie podoba ci się? To nie należy do zagadnienia. Nie podoba ci się? No zresztą, proszę cię bardzo, wystawiaj sobie tę nogę ile chcesz. Proszę cię bardzo! Sama w tej chwili przyznajesz mi rację tą swoją nogą. Moją nogą? Tak, właśnie nogą! Wystawiasz nogę, bo nie rzucam się na ciebie, jak mój ojciec artysta i ci wszyscy inni. To cię niepokoi. Byłaś już trochę zdziwiona dzisiaj rano, kiedy zostaliśmy sami. Myślałaś, że wiesz, czego chcę od ciebie. To nieprawda. Aha, nieprawda! Niepokoisz się o swoje uroki. Byłabyś szczęśliwa, gdybym teraz próbowała zachować się jak mój ojciec. Uspokoiłabyś się. Chociaż
Oczywiście, żeby mnie ukarać, uciekłabyś natychmiast. Już ucieka. Zostań, ja jeszcze nie skończyłem. Zostań! Potwierdzasz moją teorię. Zachowałeś się w sposób nietypowy i to cię zastanowiło. Widzisz? Wyjątkowość to już jakaś wartość. To ja nadałem znaczenie naszemu spotkaniu bez znaczenia. Ja! No to nadawaj sobie sam, skoro jesteś taki mądry, taki wyjątkowy, taki lepszy ode mnie. Sam, beze mnie. Ależ nie obrażaj się. Zobaczymy, czy ci się uda. Nie gniewaj się. Bo co? Nie jest ci za gorąco? Nie! Aha, dobrze. O czym to mówiliśmy? System wartości. Bez odpowiednich norm nigdy nie uda nam się stworzyć harmonijnej jedności, ani też należytej równowagi elementów, zazwyczaj określanych jako dobro i zło. W szerokim sensie oczywiście, nie tylko moralnie. W związku z tym, primo, powinniśmy przywrócić znaczenie praktyczne tym pojęciom. Sekundo, stworzyć reguły postępowania, które... O, przepraszam! Co Jacek tu robi? Szedłem właśnie do kuchni napić się wody. Przepraszam. Wody? Jakiej wody? Po co wody? Mam pragnienie, proszę pana. Teraz? W nocy? Mogę nie pić, jeśli to pan mi odpowiada. Pić i wynosić się! Dobrze, proszę pana. Chwileczkę! Słucham, proszę pana. Przecież kuchnia jest tam! Niemożliwe. Chyba wiem, gdzie jest kuchnia. W moim własnym domu. No, w dzisiejszych czasach nic nie jest wątpliwe, możliwe. Dureń. Powinien z nim skończyć. Czy już skończyłeś ze mną? To wszystko przez niego. Czy przez niego chciałeś mi wykręcić rękę? Bardzo cię boli? Co cię to obchodzi? Gdzie? W którym miejscu? Tu. Bardzo mi przykro. I tu. Naprawdę, ja nie chciałem. I tu... Nie wiem, jak cię przeprosić. I tu... Wybacz mi, ja nie chciałem! Zdemaskowałeś się! Zwyczajny brutal! Na początku przemowy, a potem wiadomo co! My, kobiety... Cóż my jesteśmy winne, że mamy to ciało? Gdyby je można było zostawić na przechowanie, jak w szatni. Zawiodłam się na tobie! Twoją umysłowością. Kiedy ja naprawdę? Nie wkręcaj się. Czy myślisz, że ja nie odczuwam potrzeby porozmawiania na tematy poważne? Ale na spokojnie, bez obawy, że jakiś filozof mnie będzie szarpał za noc. A to dobre. Czy ty myślałaś, że ja chciałem ciebie zgwałcić? A co, nie? Nic podobnego. To była tylko lekcja. Dziękuję, ja to już. Znowu tylko jedno ci w głowie. Powiedz, dlaczego się broniłaś. Jesteś nieprzyzwoity. Nauka nie zna wstydu. A dlaczego się na mnie rzuciłeś? Poświęciłem się. Co takiego? Tak, poświęciłem się. Chciałem ci w ten sposób jaśniej przedstawić pewne sprawy. Rodzaj praktycznych ćwiczeń z pragmatyki płci. Świnia. I w dodatku naukowa. Z pragmatyki? Nigdy o niczym takim nie słyszałam. To jakieś nowe zboczenie? Nic z tym nowego. Co on tam robi tak długo? Może się myje. On? Wykluczone.
Wróćmy do tematu. Ja ci nie wierzę. Wiem dobrze, o co ci chodzi. Mnie nie oszukasz. Nie bądź nudna. Kiedy się przekonasz, że, nasze interesy są zgodne, zostaniesz moją wspólniczką. O czym marzą mężczyźni? O braku konwencji w sprawach erotycznych. O tym, żeby nie trzeba było przebiegać jakiejś drogi pośredniej między pragnieniem a osiągnięciem. Wszystko, co jest po drodze, tylko ich irytuje. To prawda. Rzucają się od razu jak zwierzęta. Przed chwilą miałam najlepszy dowód. Nie zaprzeczam, że jako jednostka ulegam naturalnym impulsom. Ale ja mam wyższy cel. A, pan Edek, proszę, niech pan wejdzie. Wolno zabije! Te parszywe śliskie oczka! Mnie się podobają. Ja go zabiję! Jesteś zazdrosny? Nie jestem wcale zazdrosny! Ładnie, ładnie! Na początku bruta, a potem zazdrosny. A bo to jakiś maniak! Dlaczego? Nie wiem! No powiedz! Nie wiem! Puść mnie! Wiesz dobrze, tylko udajesz, że ci się to podoba. Ta rozwiązłość, ten brak stylu, to rozpasanie. Ja udaję! Oczywiście! Udajesz, bo jest to na rękę. Ten dzisiejszy brak stylu pozbawia cię możliwości. Jedyne, co ci pozostaje, to rozbieranie i ubieranie się. Nic innego nie masz. To nieprawda! Więc skąd ten opór? Nie jestem samodzielna. Wiem, czego chcę. Och, jakbym chciała, żebyś mnie błagał o litość. Bardzo dobrze. Pomału, a przyznasz się do wszystkiego. Wystarczą tylko dobrze ustalone i przemyślane konwencje. Klęczałbym wtedy przed tobą tu, na tej podłodze, z bukietem kwiatów w dłoni i błagałbym cię o litość, o cień nadziei. A ty, bez najmniejszego wysiłku, bez zburzenia fryzury, jak przy walce wręcz, bawiłabyś się swoją potęgą za murem konwencji. Naprawdę? Klęczałbyś? Bez wątpienia. No to klękaj. Jak to? Na kolana! Niemożliwe. Dlaczego? Bo nie ma tych konwencji, o których mówiłem. Teraz widzisz, w jakim jesteś położeniu. Nie ma na to rady. Jest. Jaka? Odbudować stare konwencje, albo stworzyć nowe. I ja to zrobię, jeżeli mi w tym pomożesz. Wszystko gotowe, potrzebuję tylko twojej pomocy. Wspaniale, co mam robić? Zgodzić się na ślub. Od tego zaczniemy. Żadne życie ułatwione, żadne związki nielegalne. Ślub jest mi potrzebny i to nie byle jaki między śniadaniem a obiadem. Tylko ślub prawdziwy. Z całym ceremoniałem, orszakiem ślubnym, organami i tak dalej. Stawiam szczególnie na orszak ślubny, to powinno ich zaskoczyć. Chodzi mi o to, żeby nie zdążyli się opamiętać, zorganizować ruchu oporu, ani wpłynąć destrukcyjnie. Kiedy ich tak trafimy w samo sedno, raz wzięci w formę, już nigdy się z niej nie wydostaną. Wciągnę ich w ślub, a ślub będzie taki, że nie będą mieli innego wyboru, jak wziąć w nim udział na moich warunkach. Zrobię z nich orszak weselny i mój ojciec będzie się musiał nareszcie pozapinać. Czy to nie piękne? I będę w białej sukni? Jak śnieg. Wszystko według tradycji. Pomyśl tylko, dopomożesz w ten sposób wszystkim kobietom świata. Raz przywrócone normy, wrócą im wolność. Dzisiaj nie mogą wybierać. Co najwyżej, bez słowa pomrukując, coś niewyraźnie pod nosem, mężczyzna ciągnie kobietę na łóżko. A jaki był pierwszy warunek każdego spotkania? Konwersacja! Zresztą, co tu mówić o konwersacji? Dzisiaj mężczyzna się tobie nawet przedstawić nie musi. A jednak wypadałoby, żebyś wiedziała, kim on jest i czym się zajmuje. Ktoś tu wchodził? Nie. Zdawało mi się. Skończmy tę rozmowę. Więc zgadzasz się na ślub? Nie wiem jeszcze. Jak to? Czy cię nie przekonałem? Tak. Tak? Czy to oznacza zgodę? Nie. Tak czy nie? Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Nad czym tu się jeszcze namyślać? Sprawa jest jasna jak słońce. Muszę odbudować świat i do tego potrzebny jest mi ślub. Czy to nie proste? Czego tu jeszcze nie rozumiesz? Niestety wszystko rozumiem.
chcesz? Chcę z ojcem porozmawiać. Teraz, o tej porze? Jestem zajęty przed jutro. To pilna sprawa. Powiedziałem już, że nie mam czasu. Jutro porozmawiamy. Czyś to szala? Co to ma znaczyć? Nie mogę spać. Nadszedł czas działania. No to dobranoc, nic. Chciałem cię zapytać, czy tacy nie jest przykro? No z jakiego powodu? No przez tego Edka. Edek? Owszem, jest to taki. Co tata o nim sądzi? Zabawny ty. Zabawny? Obrzydliwa figura. I przesadzasz. Edek to bardzo ciekawa postać. W pewnym sensie wyjątkowo nowoczesna. Właśnie przez swoją autentyczność. I to wszystko? Wciąż jesteśmy zarażeni nad świadomością. Przeklęte dziedzictwo wiekowej kultury. Wprawdzie zrobiliśmy już wiele, żeby się jej pozbyć, ale wciąż daleko nam do naturalności. Edek jest dzieckiem szczęścia. Urodził się tak, jakimi my wszyscy powinniśmy zostać. To, co u niego jest darem przyrodzonym, my osiągamy za cenę wysiłku, sztuką. Dlatego on mnie interesuje jako artystę. Cenię go tak, jakby zarzyści cenili krajobraz. Krajobraz to szczególny. Estetyka i moralność przeżyły już swoją rewolucję. Ciągle mnie zmuszasz do przypominania oczywistości. Jeżeli Edek nas niekiedy razi, to tylko dlatego, że jesteśmy skażeni. Ale wiesz co? Czasem czuję się winny wobec niego. Ale ja to w sobie przełamię. Trzeba pozbywać się obciążeń. No to ja zacznę od początku. Dlaczego go ojciec toleruje w swoim domu? Za to mi szkodzi. Wzbogaca środowisko, wnosi kolory. Zdrowy powiew autentyczności. To tata o niczym nie wie? Nie wiem, nic nie wiem. Nieprawda, ojciec dobrze wie. Powtarzam, że nie wiem i o niczym nie chcę wiedzieć. On śpi z mamą! Co tata na to? No, załóżmy. Załóżmy. Nawet, że mówisz prawdę. O, swoboda seksualna to pierwszy warunek wolności człowieka. Ha, i co ty na to? Ale to jest prawda, ma naprawdę z nim śpi. Jezu, powtarzam, załóżmy. Przypuśćmy na chwilę. Okaże się, że nawet jeśli przyjmiemy takie założenie, to nic z tego nie wynika. Więc ojciec się upiera, że to tylko abstrakcyjnie założenie, wytwór intelektualnej wyobraźni, gra słów. Dlaczego nie? Nie jestem staroświeckim Ramonem. I na płaszczyźnie intelektualnej możemy przyjąć każdą. Nawet najbardziej drażniącą przesłankę. Zatem możemy porozmawiać bez pruderii. Otwórz się przede mną. No jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Moje zdanie? Ja nie mam żadnego zdania i wcale nie chcę dyskutować. To nie jest żadna intelektualna przesłanka. To jest prawda. Ojciec ma rogi jak stąd do sufitu i ojcu nie uda się teraz z tego wyplątać. Oj, rogi. To są banalne porównania, a nie solidne narzędzie analizy intelektualnej. No nie obniżajmy poziomu! Ojciec jest rogacz! Zabraniam ci tak mówić. A właśnie, że będę rogacz! Nie wierzę. Udowodnić ojcu? Na to czekałem. Wystarczy otworzyć te drzwi. A nie! Co? Ojciec się boi! W eksperymentach ojciec jest gigant, ale w życiu prawdziwym struchlały tatuś! Ja? Ja jestem tatuś? Stary pantoflasz! Kieszonkowy Agamemnon! Ja ci pokażę. Oni tam są? Niech ojciec sam zobaczy. Ja ci pokażę. Ja im pokażę! Ja mam wszystkim jeszcze pokażę! Idę. Bo wiesz co? A załatwię to jutro. Nie, ojciec tam wejdzie teraz. Jutro albo, o, korespondencyjnie. Malowany mężyk wężyk! Coś powiedział? Idę! Chwileczkę. A co ty robisz? Puść mnie! Co to jest? Przecież nie pójdzie tam tata z pustymi rękami. Przejrzałem cię. No szybciej, niech tata już tam pójdzie. Przejrzałem cię, mój synu, ty chcesz tragedii. Jakiej znowu tragedii? Co mi tu ojciec? Młodociany produkcie szalonej idei.
Mam go zabić? Mam go zabić, może jeszcze ją i siebie, co? Przydałaby ci się tragedia, co? Wiesz, co ci powiem? Jesteś żałosny, brudny formalista. Nie zależy ci ani na mnie, ani na twojej matce. Niech wszyscy giną, byle ocalić formę. A najgorsze w tym jest to, że nie zależy ci nawet na sobie. On fanatyk! A skąd ojciec wie? Może ja tak nie tylko dla formy. No co, ty nie lubisz Edka? Nienawidzę! Ale dlaczego? Edek to konieczność. To szczera prawda, której tak długo szukaliśmy gdzie indziej, bo wyobrażaliśmy ją sobie inaczej. Trudno, Edek to fakt. Nie można nienawidzić tego, co konieczne. Trzeba polubić. Jak? Czy mam się z nim całować? Konieczność stworzę ja. Ciągle gadasz jak małe dziecko. Nie lubi i nie lubi. To nie jest to rozwiązanie. To oczywiście syn. Synu! Może ty masz Edypa? Jakiego Edypa? No kompleks Edypa. Byłeś u psychiatry? Nie no. Owszem, mama jest niczego sobie. Ale to nie to! Szkoda. No, przynajmniej byłoby wiadomo, czego się trzymać. No tak, to jesteś tylko formalistą w takim razie. Nie jestem formalistą! Jesteś. Żałosnym i niebezpiecznym. Niech to ojciec nazywa jak chce, ale ja muszę. Co by ci z tego przyszło, nawet gdybym się poświęcił? Ojciec ma rację. Ja ojca bardzo przepraszam. Tragedia to wielka forma. Mocna. Rzeczywistość już by się z niej nie wymknęła. Ja ojca bardzo przepraszam. Biedaku, tak sądzisz? Czy nie wiesz, że w dzisiejszych czasach tragedia jest już niemożliwa? Rzeczywistość przeżre każdą formę, nawet taką. Pomyśl, co by z tego wyniknęło, nawet gdybym go zastrzelił? Coś nieodwracalnego. Coś na miarę dawnych mistrzów. Bzdura! Bzdura! Farsa! Farsa i nic więcej! Dzisiaj tylko farsa jest możliwa. Dlaczego nie chcesz się z tym pogodzić? No, farsa? No, farsa też może być piękną sztuką. Nie dla mnie. Co za upór! Nawet jeżeli to prawda z tą farsą, to tylko dlatego, że jesteście tchórzliwi. Wszyscy jęczą w niewoli farsy. Źle wam jest? To czemu nie uwolnicie się siłą? Ojciec mi to wszystko pięknie wyłożył. Analitycznie, logicznie, abstrakcyjnie. I sam nie wiem jak. I już, załatwione! A tutaj czynu potrzeba. Nie ma farsy, bo już w nią nie wierzycie. Wszystko przez ten wasz przeklęty kompromis. A dlaczego mielibyśmy wierzyć, jeśli łaska? Chodź tu, zbliż się, coś ci powiem. No. Zatem, Eleonora mnie zdradza z Edkiem. A właściwie... Dlaczego to źle, że mnie ta Eleonora z Edkiem zdradza? Jak to tata nie wie? Szczerze powiedziawszy, jak się tak głębiej zastanowię, to nie wiem. A ty mógłbyś mi to wytłumaczyć? Ja? Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji. No ale spróbuj. No jakże? Niechże ojciec da mi pomyśleć. A myśl sobie myśl. Ja to bym chciał nawet, żebyś mnie przekonał. Chciałby ojciec? Chciałbym, bo tak po prawdzie to mi się to także nie podoba, tylko tak na rozum. Nie wiem dlaczego. Więc gdybym ja ojca przekonał... Byłbym ci wdzięczny. To wtedy ojciec... Poszedłbym i zrobił im taką awanturę, żeby mnie na zawsze popamiętali. Tylko żebym jeszcze miał imperatyw logiczny. Poszedłby ojciec tak sam z ciebie? Poszedłbym z rozkoszą, ja tego drania od dawna mam na oku. Tylko tak na rozum. Nie wiem, dlaczego miałbym go zastrzelić. Niech ojca uściska. No. Przeklęty rozum! O co zrobić, kiedy on nie puszcza? Ani tak, ani siak. Mówiłeś o kompromisie, to właśnie przez niego. Wie ojciec co? Chodźmy. Najwyżej go ojciec zastrzeli. Tak sądzisz? No, ja nie mam wiary. Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze to podjąć decyzję. Kto wie, może masz rację. Zobaczę, ojciec, będzie tragedia. A, wracasz mi siły, syn. Jednak co młodzieńczy entuzjazm, to nie sceptycyzm epoki. Ech, młodość, młodość. Pójdziemy? Chodź. Przy tobie czuję się raźnie. Ja zaczekam pod drzwiami i jeżeli ojciec by czegoś... potrzebował, to wystarczy mnie zawołać. To on będzie krzyczał, nie ja! Ja zawsze w ojca wierzyłem. No i słusznie. Byłem najlepszym strzelcem w pułku.
Żegnaj. Gdzie? Nie tam! Kiedy pić mi się chce? Potem, kiedy będziesz po wszystkim! Dobra, no. Załatwię go o suchym pysku. A, bo zapłać mi teraz za wszystko! Farsa, nie moja wina. No daj spokój, Tomek przyszedł w samą porę. Brakowało nam czwartego. Jak ojciec może? No sam widzisz, jak wygląda sytuacja. Nic się nie dało zrobić. Dobrze, pani Stomi. Zagrywaj. Dobra. Karta plac. O! Ale ojciec dał mi słowo! Niczego nie obiecywałem, no. Trzeba poczekać. Weź to Milu, graj, a nie gadaj gdzieś na boku. Hańba! Nie ruszaj się! Nic za to nie poradzę, to naftalina! Uwaga! To mi ryka! Kiedy swędzi jak diabli? No ale co cię swędzi? Mole! Mole? Spędź pasów! Nic nie zrobiłeś! Zdjęcia! Eleonora, siadaj! Kiedy to znamy tyle moli? No wcale nie ze mnie, tylko z tych łaków! Przestańcie się kłócić! Mole tu ze strechu! Pani wzywała. Ja nie. A zresztą tak. Niech Edward przyniesie mi sole. Jakie sole, proszę pani? No, sole. Edward wie. Słucham, proszę pani. A jednak to miło zobaczyć tego człowieka na właściwym miejscu. Ha, prawda? Poczekaj, a jeszcze nie jedno zobaczysz. Wszystko dobrze się układa. Gdyby tylko ten kołnierzyk mnie tak nie cisnął. Ale za to Edek usługuje ci przy stole. No nic nie ma za darmo. A co będzie z moimi eksperymentami? Nie wiem, Artur nie wydał jeszcze dyspozycji. A pozwoli, nic nie wspominał. Na, nie było na to czasu, wyszedł z samego rana. Niech się wuj wstawi za mną. A, pomówię z nim ewentualnie. Żeby tak chociaż raz na tydzień. Trudno mi się odzwyczaić tak nagle po tylu latach. Powinniście to zrozumieć. Ale to zależy od twojego sprawowania. Przecież jestem po waszej stronie. Czego jeszcze chcecie ode mnie? Założyłem nawet ten cholerny kołnierzyk. Niczego nie obiecuję. Sole dla pani, proszę pana. Ej, Eleonora! Co to ma znaczyć? No, prosiłam przecież o sole. Pani już nie pije? Proszę natychmiast to wynieść! Dlaczego? Jeszcze już przyniósł? Ja też czuję się nie tego. Dobrze, proszę pani. Żeby mi to było ostatni raz! Jezus Maria, jak nudno! Nudno? Na miejsca! No już! Ruchy!
Mogę nareszcie to zdjąć, chociaż na chwilę? Ależ wypoczątek, ślub dopiero od nas. A w ogóle to kiedy będzie gotowe to zdjęcie? Bo zdaje się, że ruszyłam powieką. Na pewno wyjdę okropnie. Nie ma obawy. Ten aparat już dawno nie działa. Popsuł się ze starości. Jak to? Więc po co robiliśmy to zdjęcie? No jak to, jak to? Dla zasady. Tak chce tradycja. Macie mi za złe moje niewinne eksperymenty, ale w czym leży ten staroświecki zepsuty aparat? Oto fiasko waszej kontrrewolucji. Niszczycie tylko bezpłodnie moje zdobycze. Idź się ze słowami. Nie przestanę tego powtarzać. Chociaż ulegam waszej przemocy. No i co wy na to? Ładnie wyglądamy. A to dopiero początek. Trudno. Na razie musimy dbać o formę. Treści przyjdą później. Eugeniusz. Coś mi się wydaje, że popełniacie szaleństwo. Formalizm nie zbawi was od chaosu. Lepiej pogodzić się z duchem czasu. Zamilcz wreszcie. Defetyzmu nie będziemy tolerowali. Czy ja coś mówię? Chyba wolno mi mieć swoje zdanie. No, oczywiście. Jeżeli tylko zgadza się z naszym, to dlaczego nie? Słyszycie? Dzwony! Weselne dzwony! A, jest i nasza maleńka! Jak ci do twarzy w tym stroju? Witaj, moje dziecko! Artur jeszcze nie wróci. Czekamy na niego! Będzie tu lada chwila, załatwię ostatnie formalności! Ciągle formalności! Z przerwy! Kiedyś to zrozumiesz i będziesz mu jeszcze za to wdzięczna. Niech wuj przestanie się wygłupiać! To zaostro, Alunio. To dzień twojego wesela. Nie powinniśmy dzisiaj dopuszczać do rodzinnych niesnasek. Dosyć czasu będziemy mieli potem. A, nie szkodzi, nie szkodzi. Ja się nie gniewam. Ja jestem wyrozumiały. Taki stary, a taki głupi. A to robienie się można dziwić, ale wuj! Ala! Dostało się wujaszkowi. Nie uszczęśmy się, Eugeniuszu. Jestem rozdrażniona. Bądź co bądź. Ja sama pamiętam, kiedy miałam wyjść za Stomila. Zdaje się, że lepiej będzie, jeżeli stąd odejdę. Stomil, idziesz ze mną? Mam z tobą do pomówienia. Chcę ci coś zaproponować. Dobrze? Byle bez doktrynerstwa. Zaznaczam, że ja mam głos. Mama także mogłaby się przejść. A jak sobie chcecie? Wszystko mi jedno. I tak zanudzę się na śmierć! A teraz porozmawiajmy. Powiedz mi, co się stało? Nic się nie stało. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Nic mnie nie gryzie. Ten welet mi się nie podoba. Chcę go poprawić. Czy może mi mama pomóc? Chętnie. Tylko do mnie nie musisz przemawiać w ten sposób. Do nich to co innego. Oni są głupi. Czemu wszyscy pogardzacie sobą nawzajem? Sama dobrze. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować, tak? Siebie czy drugich? To chyba na jedno wychodzi. Poprawić ci te włosy? Trzeba je uczesać na nowo. Czy mama jest szczęśliwa? Co takiego? Pytam, czy mama jest szczęśliwa? Co w tym dziwnego? Nie wiem. Chyba nic. No to znaczy, że mama nie jest szczęśliwa. Bo mama się wstydzi. Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania, albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy. Być szczęśliwym to prawo i obowiązek ludzi wyzwolonych w naszej nowej epoce. Tak mnie uczył Stomil. Aha. To pewnie dlatego teraz tak się wszyscy wstydzą.
mama co na to? Robiłam, co mogłam. Dla niego? Dla siebie. On mi tak kazał. No, czyli tak jakby dla niego. Oj, no pewnie, że dla niego. Gdybyś go znała, kiedy był młody... A niech mama mi poprawi jeszcze tu z boku. A on o tym wie? O czym? Niech mama nie udaje. Ja też jestem dorosła. O Edku! Pewnie, że wie. I co on na to? Niestety nic. On udaje, że nie dostrzega. Fatalne. Czy mogę już nakrywać do stołu? Śmiało, Edziuniu. Niech Edward nakrywa. Słucham, proszę pani. Co mama w nim widzi? Edek jest taki prosty. Jak samo życie. Brutalny, ale w tym właśnie jego wdzięk. Nie ma kompleksów, działa odświeżająco. On umie chcieć. Chcieć naprawdę. Chcieć pięknie. Kiedy siada, siedzi jak samo siedzenie. Brutalnie, ale dogłębnie. Kiedy je albo pije, jego żołądek staje się symfonią natury. Lubię patrzeć, jak on trawi. Prosto i szczerze. Doznaję wtedy prawdziwej rozkoszy obcowania z żywiołem. No ale Stomil też ceni autentyczność. Owszem. Ale mnie to aż tak bardzo nie fascynuje. Bo jesteś za młoda. Nie poznałaś jeszcze prawdziwej prostoty obcowania z żywiołem. Ucz się. To rzecz doświadczenia. Postaram się. Czy mama uważa, że dobrze robię wychodząc za Artura? No ale Artur to co innego. On ma zasady. Stomil też miał zasady. Mama sama powiedziała o tym obowiązku i prawie do szczęścia. Nie, Stomil właśnie walczył z zasadami. Za to Artur ma żelazne zasady. Wyłącznie. Co ty mówisz, Alu? To pierwszy człowiek z zasadami w tym domu od 50 lat. Czy ci się to nie podoba? Jest mu w tym tak do twarzy. Czy mama uważa, że zasady powinny mi wystarczyć? Mamo, nie chcę Artura nawet z zasadami, jeżeli nie można inaczej. Ale nie chcę zasad bez Artura. Czy ci się nie oświadczył? Czy się z tobą nie żeni? To nie on. A kto, jeśli łaska? Jego żelazne zasady. To po co się zgodziłaś? Bo mam nadzieję. Fatalny. Czy mogę kontynuować? Wal, Edjunior! Niech Edward wali. To jest niech Edward kontynuuje. Edziu, a czy ciebie to nie męczy? Taka zmiana? Nie gniewaj się do pomysłu tych szaleńców. Co by miało męczyć? Jak ty pięknie nakrywasz. Co się będę opieprzał? Edek, chodź tutaj. Słucham, proszę panienki. Powiedz, czy ty masz zasady? Owszem, mogę mieć. Jakie? Pierwszorzędne. Czy mógłbyś wymienić chociaż jedną? A co ja z tego będę miała? Mógłbyś czy nie mógłbyś? No, dobrze. Niech stracę. Mam to zapisane. O, jest. Ja cię kocham. A ty śpisz. Jak jeszcze? Zależy, jak leży. Nie kręć się, tylko czytaj. Kiedy ja właśnie przeczytałem, to jest zasada. Dalej, dalej! Z czego się śmiejesz? Bo tu jest takie jedno. Czytaj! Kiedy nie mogę przy paniach, to jest zbyt śmieszne. I to są twoje zasady? Nie. Ja przepisałem od jednego kolegi, co pracuje w kinie. A sam nic nie wymyśliłeś? Nic. A dlaczego? Bo ja i tak wiem swoje. Ach, tak, tak, Edziu. Ty wiesz swoje.
Ale co wy tu robicie w ogóle? On chce, żebym ja włożył to. Co to jest? No jak to co? Korset po pradziadku. Bardzo istotna rzecz. Sznuruje kibić i zapewnia nienaganną figurę w każdej sytuacji. Za nic w świecie. Włożyłem już te przeklęte kamaczki. Chcecie mnie zabić? Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ja nic nie chcę powiedzieć, ja chcę żyć. Ha, stary przyzwyczajeń. No chodź z tą Milu, dosyć figli. Sam przyznałeś, że utyłeś ostatnio. Kiedy ja chcę być gruby? Życie zgodne z naturą. Życie ułatwione. Lepiej zgódź się dobrowolnie, nic ci nie pomoże. Nora, broń mnie! No Boże, rzeczywiście miałbyś lepszą figurę tym! No ale po co? Ja chcę być wolny, gruby artysta! Ciągłe awantury! Więc ty masz nadzieję. Mam. A co jeśli się łudzisz? No to co? Oj, moja biedna Alu. Niech mnie mama nie żałuje. Dam sobie radę. A jeśli się rozczarujesz? Nie powiem. Nawet mnie nie powiesz? To niespodzianka. Na pomoc! Głos z Tomila? Wuj Eugeniusz staje się coraz bardziej wymagający. Czy mama uważa, że on może mieć jakiś wpływ na Artura? Puść mnie! Nie, raczej jest odwrotnie. Szkoda. Myślałam, że to może przez niego wszystko. Precz! Co, pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. Czuję jakiś niepokój. Mam złe przeczucia. Ja także. Puść mnie, ty oprawco! Enek Velon! Ja was przeklinam! Co tam się dzieje? Spóźniłeś się. Puść mnie, ty oprawco. Puścić go. Ale dlaczego? To było ostatnie dotknięcie. Puścić powiedziałem. Dziękuję ci, Arturku. Jednak są jeszcze w tobie ludzkie uczucia. Ja protestuję! Arturze, Arturze, co ci się stało? Jaki on... blady. Tym pobielany trupie! A Arturze, to ja, twój wuj Eugeniusz. Nie poznajesz mnie? My razem po nowe życie świat odkupimy! Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? Pan Eugeniusz, miałem to tylko puścić, jak pojawi się pan Artur. To prawda, poleciłem mu. Na razie bez muzyki. Dobrze, proszę pani. Oszustwo. Wszystko oszustwo. To jest zupełnie pijany. Co? To potwarz! Bezczelne oszczerstwo! Ten młody człowiek zna miarę i obowiązek. Ja też nie wierzę, Artur nigdy nie pije. No chyba znam się na tym. No ale żeby akurat dziś. Kawalerski wieczór. Cicho! Budzi się.
mojego ojca nie poznaje? Cicho, kobiety! Nie pytam o moje pochodzenie. Co znaczy ta maskarada? To? Przecież to są kamaszki. Aha, racja, kamaszki. Artur jest trochę zmęczony, ale wszystko wróci do normy. Na baczność, na miejsca, żadnych zmian w programie. Czy ty nie widzisz, że on się urżnął jak świnia, ty cieniu przeszłości? Hehe, moja krew, moja krew. Nieprawda! Milczeć! Artur, do dzieła, wszystko gotowe. Jeszcze tylko jeden krok. Krok jeden. Ojcze! Przebacz! A to co znowu? Jakaś nowa sztuczka? Byłem szalony. Ale nie ma powrotu. Nie ma teraźniejszości. Nie ma przyszłości. Ja się pomyliłem. Nihilista czy co? A ja! Ciebie także nie ma! Ty przebacz mi także! Dziecko! Twórz i padę! Nie, nie, nie! Nie trzeba tak mówić, nie trzeba! Ale ta stara forma nie stworzy nam rzeczywistości. Ja się pomyliłam. O czym ty mówisz? O stworzeniu świata! A o mnie? Kto będzie mówił o mnie? Zdrada! Wuj, niech mi wybaczy także. Zawiodłem wujcia nadzieję. Ja nie chcę o niczym słyszeć! Opanuj się! Wstań! Żyć się! Jedz widelcem i nożem! Czy chcesz zmordować ostatnią szansę? To nie była szansa. Myśmy się wszyscy pomylili. Co? No stąd ma rację! Ty sam nie wiesz, co mówisz! Jesteś kompletnie pijany! Tak. Jestem pijany, bo na trzeźwo się pomyliłem. Upiłem się, żeby zerwać z moją pomyłką. Niech wuj także sobie golnie. Ja? Nigdy! Ha! Najwyżej kieliszeczek. Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem. Co ty beledzisz? No, z rozpaczy się upiłeś. Tak? Z rozpaczy także. Z rozpaczy, że forma nie zbawi świata. Haha, co? Idea! Jaka? A żebym to ja wiedział? No właśnie. Ale forma zawsze brała się z idei. Ojciec miał rację. Jestem tylko żałosnym formalistą. Oj, synku, no nie, ma, nie przejmuj się. No, wprawdzie wiele wycierpieliśmy przez to twoje szaleństwo, ale no, na szczęście już to minęło. No, gdzie moja piżamka? Stać! Do piżamy także nie ma powrotu. To nie ma. A co? Myślał ojciec, że ja poddam się tak łatwo? Ciągle chcesz nas zbawiać? Myślałem, że już ci przeszło. Chcesz być naszym apostołem, ty diable? Ja wam przyszyłem fałszywe epolety przebrzmiałych godności i ja wam je zrywam! Ta dłoń jest ta sama. Jeśli pokajania żądacie, otoście mnie mieli na kolanach. Rozumie był mój grzech i abstrakcji, córce wszetecznicy jego. Teraz rozum mój zamroczeniem pokonałem. Ja niezwyczajnie się upiłem, ale rozumnie. Chociaż chciałem mistycznie. Upojenie ogniste mnie oczyściło. Dlatego wybaczyć mi musicie? Bo czysty już stoję przed wami. Ja was w szaty odziałem i ja z was je zdarłem! Pocałunami były. Ale nie martwcie się. Nie zostawię was nago na wietrze historii. Choćbyście przeklinasz nie mieli aż do wnętrzności moich. Edek! Zamknij wszystkie drzwi! Ja sobie to zamknij, bo przeciąg. Pilnuj, żeby nikt nie wyszedł! Co? Zrobione! Szybku! To pogwałcenie swobód obywatelskich! Swobód wam się zachciało? A teraz znajdziemy linię! Ja wyrywam ręce. A
Dawaj, Artur, połóż się, zrobię ci kompres. Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziemy idei! Edek, pilnuj, żeby nikt nie wyszedł! Tak jest! No dajcie mu coś! Zróbcie to! A ja idę, bo ciągle mi się przypali, nie mogę. Może i lepiej się nie sprzeciwiać. Jest ich dwóch. Co wujcio proponuje? A ja? Czy ja wiem? Eleonorka! Eleonorka! Może ty o czymś wiesz? Kobiet nie ma co pytać! Wiedziałam, ale zapomniałam. Wszystko na mojej głowie. Zapytajcie Edka. Jak on coś powie, to można mu wierzyć. Tak! Edek to mądrość zbiorowa. A ty, Edek? Postęp, proszę pana. Jak to należy rozumieć? Po prostu, w ogóle. Postęp. Ale jaki postęp? Postępowy. Do przodu. Znaczy się naprzód? Tak jest. Przodem do przodu. A tył? Tył też do przodu. Ale wtedy przód będzie z tyłu. Zależy jak popatrzeć. Jak od tyłu do przodu, przód będzie z przodu. Choć do tyłu. To jakieś mętne. Ale postępowe, proszę pana. Chciałam wam coś powiedzieć. Myślę, że mama nie przeszkadza. Nie widzi mama, że mężczyźni rozmawiają o polityce? Kiedy ja tylko jedno słowo. Nie, to mi się nie podoba. Taki postęp tylko rozprasza. To amorfia. Moi drodzy, pozwólcie mi, ja wam nie zabiorę wiele czasu. A co jest? Nie wiem, mamie coś się stało chyba. A ja ci radzę, synu, wróćmy do eksperymentów. Idea przyjdzie sama. Co mama robi? Umieram. Słyszycie, mama mówi, że umiera. Ale jak to umiera? My tu mamy ważne sprawy. No właśnie, słyszy mama. Pomóżmy. Niech się mama nie dziwaczy. Chce mama wszystko zepsuć przez jakąś śmierć. Jaka śmierć? Jaka śmierć? Co za śmierć? A nigdy nie brałem tego pod uwagę. Dobra myśl. Eugenio, to szaleństwo. No kto to widział umiera? Babciu, przecież to nienormalne. Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni. A jak tylko człowiek chce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie. Zróbcie coś. Ja mam prawo. Gejka, dosyć tych ekstrawagancji. Tego nie było nigdy w naszej rodzinie. O, przepraszam, to już są szczyty zakłamania. Śmierć! Wspaniała forma! Klucz od mojego pokoju zostawiłam na stole. Nie będzie mi już potrzebny. I tak wejdę, jak będę chciała. Karty są w szufladzie, wszystkie znaczone. Śmierć! Wspaniała forma! Tylko trochę nieżyciowa. Dlaczego? Jeżeli cudza? Ależ babci mądrana. Wiesz co, wstydziłbyś się! Wstydzilibyście się wszyscy! Patrzcie! Gejka! Przynajmniej leż prosto łokcie przy sobie, no. Albo najlepiej wstawaj od razu, co to za umieranie? No śmierć nie jest naukowa, to humbug tych nowoczesnych. O, wypraszam sobie. Ja wprawdzie nie dbam o maniery, ale z punktu widzenia eksperymentu śmierć nie wchodzi w rachubę jako czyn ostateczny. Eksperyment zakłada powtarzalność. Chyba, że mama szkicuje tak tylko na próbę, wtedy co innego. Przestańcie, patrzcie, co się dzieje. Zbliżcie się, moje dzieci. Edek także. Kto wy jesteście? No, jak to kto? My to my! Ona nas obraża! Czy ja powiedziałem coś śmiesznego? Mimo wszystko nie czuję się najlepiej. Zdaje się, że mnie głowa boli. Dziękuję, babciu. Ja ten pomysł wykorzystam. Tam głupstwo. Najważniejsze to nie nosić krępującej odzieży. Mamo. Mamusiu, spróbuj jeszcze raz, no.
Umarła. A jednak to dziwne. Była taka niepoważna. Ja nie chcę! Ja nie rozumiem. Ja tam nie mam z tym nic wspólnego. Ja nie wiedziałam. Edek! Do mnie! Masz dobry cios? Niezły, proszę pana. A umiałbyś w razie czego... Przepraszam, panie Artku, ale nie dosłyszałem. Pan coś mówił? Hehe. Hehe. Edek, ja cię lubię. Zawsze cię lubiłem. Ja też myślałem, że z panem można się dogadać. Ty nie rozumiesz. Edzio, zna życie. Odchodzę. Te ostatnie wydarzenia mnie wyczerpały. Muszę się położyć. Nie. Ojciec tu zostanie. Przestań mi nareszcie rozkazywać, ty pentaku. Idzie. Edek! A co to ma znaczyć? Miałaś romans z tym lokajem? Ach Boże, nie teraz, nie przy mamie. Skończone wszystkie niepewności. Ja was wprowadzę w szczęśliwą przyszłość. Eleonora, gdzie jesteś? No jestem tutaj. Chodź do mnie. Jak się czujesz? Jakoś mi słabo. Czy wiecie, co ja z wami zrobię? Ja stworzę system, w którym bunt zjednoczy się z nicością, a istnienie z porządkiem. Ja wyjdę poza przeciwieństwa. Ha, najlepiej by było, gdybyś w ogóle wyszedł z tego pokoju. Późno już. No pora by coś przekosić. No właśnie. Eleonora, co dziś będzie na obiad? Jadłem coś lekkiego. Żołądek też mam nienadzwyczajny. Najwyższy czas, żeby o tym pomyśleć. Pomyślimy, Stomilu, pomyślimy. Od dzisiaj będziemy dbali o twój organizm. Po południu drzemka i spacer, a rankiem eksperyment. No, ale tylko na maśle albo z wody, dobrze? Dobrze, żeby nie zaburzyć snu. Możliwa jest tylko władza! Tylko władza da się stworzyć z niczego! Tylko władza jest, choćby niczego innego nie było! Oto jestem w górze, nad wami! W dole was widzę! W dole! Że zejdź, to powróć jeszcze, żeż oprócz no. Czołgacie się w prochu i pyle! Czy wiecie, co ja z wami zrobię? Spójrzcie na mnie! Ja jestem silny i zdecydowany! Wuju, będzie porządek. Ojcze, ty zawsze się buntowałeś, ale twój bunt prowadził tylko do chaosu, aż sam siebie strawił. A spójrz na mnie! Czy władza nie jest także buntem w formie porządku? Buntem góry przeciwko dołom, wyższości przeciwko niższości? To dla was! A dla siebie też mam coś w podarunku. Formę, jaką tylko zechcę. Nie jedną, ale tysiąc możliwych. Mogę stworzyć i zburzyć, co tylko zechcę! Wszystko jest we mnie, tu! A więc do tego już doszło? Takie szczeniackie gadanie, nie warto zwracać uwagi. Słowa. Jaką on ma władzę nad nami? Jaką? To bardzo proste! Mogę was wszystkich zabić! Nonsens! Będę żył tak długo, jak mi się będzie podobało! To znaczy... Komu właściwie? Stomilu, ty wiesz komu? No powiedzmy, naturze? O! Naturze albo przeznaczeniu! Mnie! No wolne żarty! A jeżeli ja będę wujcia przeznaczeniem? Eleonora! Stomil! Ja sobie wypraszam! To masz ty! Widzisz, Artyku? Zastraszyłeś wujka, cały zblany.
Edek! Ty mój postępny aniele boskiej abstrakcji! Czy jesteś gotowy? Gotowy, szefku! No to bierz go! Co ty chcesz zrobić? Na początek rozwalimy wujcia. Słucham, rozwalimy? Co to za uliczne wyrażenia? Ale dlaczego akurat nie? Edek, rób swoje! Nie! To wszystko, kiedy mam takie niedobre ciśnienie. Czego chcę ode mnie rozmachał? Ręce na sobie! To nie pachoł! Tylko ciało mojego słowa! Rani mojego ducha! Eleonora? Eleonora? Spoko mi. Eleonora? Szaleniec! Zbrodniarz! Nie! Tylko człowiek, który nie cofa się przed niczym! Jestem czysty jak sama natura! Jestem wolny! Wolny! Artur, ja cię zdradziłam z Edkiem! Co takiego? Myślałam, że ci to obojętne. Przecież żenisz się ze mną tylko dla zasady. Kiedy? Dziś rano. Tak. Tak. Myślę, że nie powinno ci to przeszkadzać. Ja tylko tak sobie. Patrz, jestem gotowa do ślubu. Jak ci się podoba? Poczekaj. Poczekaj. Jak to? Ty? Mnie? Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Byłeś taki zajęty. Chcesz, żebym ubrała rękawiczki? Co trochę za ciasne. Czy jestem dobrze uczesana? Mnie? Ach, ty dalej o tym. Nie wiedziałam, że cię to tak zainteresuje. Jak mogłaś? Edek! Co ty zrobiłaś? Co ci jest, skarbie? Myślałam, że ty mi, że ci na to nie zależy. Naprawdę dziwię się tobie. Takie historie to drobiazg. Ale dlaczego? Co za uparciuch! No miałam swoje powody! Jakie? Ale lepiej nie mówmy o tym, ciebie to męczy. Dalej, jakie? Ja tylko troszeczkę. Mów! Takie maluśkie, malusieneczkie. Dalej, jakie? Nic ci nie powiem, ty się od razu obrażasz. O Boże! Jak chcesz, to możemy nie rozmawiać! Czy to moja wina? Dlaczego wy mi to wszystko robicie? Co ja wam takiego zrobiłem? Mamo. Ty słyszałaś? Mamo. Dlaczego ona mi to robi? Powiedz jej coś. Niech ona przestanie. Zrób coś. Ja was chciałem wszystkich ocalić! Ja już byłem blisko! Wszystko psujecie! Świat jest zły, zły, zły! Wy mnie jeszcze nie poznaliście. Ja wam wszystkim pokażę! Dobrze. Nie chcieliście mojej idei. Podeptaliście mnie. Obrzuciłaś błotem najszlachetniejszy zamysł, jaki był kiedykolwiek w historii. Ty kuro! O ślepoto! Nie wiesz, kogo straciłaś! I to z kim? Z tym debilem? Z tym plugawym symptomem rozkładu naszych czasów? Odchodzę. Ale nie zostawię was na ziemi. I tak nie wiecie, po co żyć. Gdzie jest ten twój słodki amant? Gdzie ten zgniły brzuch? Niech ja go wypatroszę, twego rannego ptaszka.
Rewolwer! Gdzie jest rewolwer? Przez te przeklęte porządki nie można niczego znaleźć. Mama nie widziała gdzieś rewolweru? Ależ był twardy. Dziwne. Wszystko gdzieś zniknęło. To nieprawda, ja nie chciałam. Wierzyłem. Ja ciebie kochałem, Alu. Dlaczego wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Ja cię kocham. A ty śpisz. Więc teraz także i to? Niczego nie oszczędzicie? Ja chciałem. Ja chciałem. Nie żyję. Może to i lepiej. Majcon nie został wujobójcą. Wybaczcie. Bo nie był szczęśliwy. A, nie chowam do niego uraz. I tak mi już nic nie zrobi. Chciał zwyciężyć wszystko jedność i byle jakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję. Myślał dobrze. To był za nerwowy. Taki się nie uchowa. Milcz, kanalio, i opuść ten dom! Ciesz się, że nie żądamy od ciebie rachunku! A dlaczego miałbym sobie teraz pójść? Powtarzam, on myślał dobrze. Ja tu zostanę. Po co? Bo teraz moja kolej. Wy będziecie słuchać mnie. My? Ciebie? A dlaczegoż by nie? Widzieliście, jaki mam cios? Ale cicho siedzieć, nie podskakiwać i uważać, co mówię. A będzie wam ze mną dobrze. Zobaczycie. Ja jestem swój chłop i pożartować mogę i zabawić się lubię, ale posłuch musi być. To ładnieśmy padli. Panie Genek! Co to za niegrzeczna mowa? Lepiej chodź pan tu i zdejmij pan buty. Mhm. Ulegam przemocy, ale w duszy będę nim gardził. A gardzę sobie pan, to zdejmij. Raz. Dwa. Myślałem, że to międzyludzkie rządzi nami. I za to ludzkie mści się, zabijając nas. Ale to tylko Edek. O, może nie będzie tak źle. Pozwoli ci na dietę. Wyczyścić? A, możesz pan sobie wziąć. A ja i tak się przebiorę. Trochę ciasno. Ale może być. Eleonoro, chodź
chodźmy stąd. Jesteśmy tylko parą starych, biednych rodziców. Tylko mi nie odchodzić za daleko i czekać, aż zawołam. Alu, idziesz z nami? Idę. On mnie kochał, a tego już nikt nie odbierze. Powiedzmy, że to było miło. Ojciec coś mówił? Nie. Nic takiego. Zdaje się, Arturku, że już nikomu nie będziesz potrzebny. Panie geniu, zatańczymy sobie.